Miałeś bardzo dużo zainteresowań i ciągle masz. Lektura właśnie różnych wywiadów prasowych bardzo była dla mnie frapująca. Faktem jest, że po konkursie chopinowskim dużo się o tobie pisało, o Toruniannie, który właśnie dotarł do finału. No i też wyobraźnia dziennikarzy, moich kolegów po fachu była ogromna. Właśnie te zdjęcia różne z piłką na głowie, kiedy grasz na fortepianie. No to wciąż krąży w sieci. Czy trzeba coś sprostować? Bo tutaj słyszeliśmy o łowieniu ryb. Ja czytałam o grzybobraniu, że to także twoja ulubiona rozrywka, majsterkowanie? No majsterkowanie akurat niekoniecznie. To kwestia majsterkowania została troszkę przerysowana, bo po prostu to a propos tematu, czy oszczędzam swoje palce, mówiąc, że nie oszczędzam swoich palców, żeby no, nie tracić radości życia z różnych wykonywania różnych czynności palcami, to że nie krępuje się wbić gwoździa. Tak. No, no i to zostało oczywiście przeinterpretowane, że zostałem miłośnikiem majsterkowania. To jest pewnym nadużyciem jednak. A czegoś, żeby chronić ręce, nie robisz faktycznie? Nie wiem, nie grasz w koszykówkę? Nie, grałem w koszykówkę, gram w siatkówkę. A i tak nawet ktoś, kto nie gra w siatkówkę, koszykówkę, przytrzaśnie sobie palec drzwiami i co? No to nie ma sensu pozbawiać się takich przyjemności. I nie tylko przyjemności, bo to dla zdrowia oczywiście duży plus. No, prawdę mówiąc, no, mam często wyrzuty sumienia, jakieś takie myślenie, co by było, gdybym jednak ty tam 6-8 godzin dziennie poświęcał pracy przy fortepianie. Na pewno no, jakoś by to inaczej, lepiej może wyglądało, ale z drugiej strony może, czy aby to by nie straciło jakiejś takiej świeżości i tęsknoty grania? No, mogłoby stracić, no ale może jeszcze kiedyś przyjdzie taka chęć, żeby spędzać przy fortepianie całe dnie. Czy to już jest zupełnie mam niemożliwe? Nadzieję, że tak. Na to myślę, że jest szansa. A pamiętasz ten koncert, kiedy miałeś 10 lat i występowałeś z orkiestrą? Jak przez mgłę. Nie chcę skłamać. To był któryś z takich dziecięcych koncertów Haydna, bodajże C-durowy, pewnie pierwsza część. To na pewno było jakieś wielkie przeżycie, ale pewnie w jakimś sensie byłem nieświadomy tego wszystkiego, co się dookoła dzieje. No, miałem zagrać jakiś utwór, który jakiś tam już okres czasu grałem no, z orkiestrą. Okej, zagram i tak to samo gram, więc że jest orkiestra, czy nie ma orkiestry, to jakoś to pójdzie, skoro umiem utwór. Nie? Ale czy to znaczy, że ty nie masz tremy? Mam tremę. To zależy, bardzo zależy od wielu, wielu różnych czynników. Nigdy jakoś nie miałem tak, że trema mnie paraliżowała. Na szczęście, na ogół mobilizuje, chociaż są ciągle bardzo różne sytuacje. Bardzo trudno oczywiście było na konkursie chopinowskim poradzić sobie z tym, żeby nie myśleć o tym, że ta gra jest oceniana, przyrównywana do innych i żeby skupić się faktycznie na recitalu. No, to jest największy problem, żeby tak z sobą samym popracować, żeby tak sobie wmówić, że to jest po prostu koncert taki, na którym po prostu trzeba zagrać to, jak się przygotowywało do tego. No to jest dość trudne, kiedy jak tylko się schodzi ze strady, to tam czekają kamery, dziennikarze, my ganiamy z mikrofonami tam pianistów. No tak, tak tym bardziej, wygląda, że to się dzieje w Polsce i to jest konkurs chopinowski i my jesteśmy Polakami. Jednak jak ktoś przyjeżdża z zagranicy albo my jedziemy na konkurs zagraniczny, to jest inny rodzaj presji, w zasadzie jest inna presja, nie ma tej presji takiej mitologicznej wręcz.